Tu Michał Urbaniak. Zostałem zapytany o moich 10 najbardziej ulubionych płyt. Mam dużą trudność, bo będę musiał podzielić chyba na kategorię tego nie lubię strasznie, ale jest parę osób, które zajmują większą część mojej muzycznej przestrzeni, gdziekolwiek ona się nie znajduje. Miles Davis. Pierwsza była Kind of Blue. Właściwie przedtem były Jazz Tracks, to była muzyka filmowa. Po czym ten akustyczny okres Milesa obfitował w wiele płyt, które słuchałem 24 godziny na okrągło. I to tak szło dalej, aż do płyty Nefertiti, którą do dzisiaj uważam, że właściwie za płytę, która kończy erę jazzu akustycznego. To chyba po tym nikt naprawdę tak wspaniałej płyty nie nagrał. To był Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams. Po tym Bitches Brew. To była rewolucja. Uważam, że w niektórych, jak ostatnie wydania Bitches Brew są, to tam są tak zwane outtake'i, czyli wersje, które nie weszły na płytę. Czyli płyta jest dwu, trzy, czterowolumenowa z różnymi take'ami, wersjami. Jest tyle genialnej muzyki dzisiaj i tyle muzyki nieprzewidywalnej. To była autentyczna rewolucja. To spowodowało, właśnie to spowodowało powstanie tak zwanej muzyki fusion. Dalej. Jest wiele cudownych, ulubionych płyt. Jedną z takich płyt jest mój ulubiony saksofonista, taki, który bardzo lubił grać z organami, tak jak ja, z naszym wielkim muzykiem, który niedawno odszedł, Wojtkiem Karolakiem, czyli Stanley Turrentine, Shirley Scott i Mickey Rooker. Płyta, która się nazywa Dilly Bilal. Saksofon, organy Hammonda i perkusja. To, jak usłyszałem, to do dzisiaj słucham i uważam za jednych z najlepszych płyt, jakie mam. Mówię teraz stricte, nie liczyłem już ile tych płyt, ale możemy szybko spróbować dalej. No, potem następny okres, kiedy po przerwie Miles wrócił do grania i nagrał Tutu. To był ten okres, gdzie wpływy młodych Afroamerykanów, takich geniuszy jak Marcus Miller, czy no, tam było wielu, paru gitarzystów wspaniałych, paru perkusistów. Naprawdę to była następna płyta przełomowa i ja ją bardzo, bardzo lubię. Zresztą przywiązany jestem do tego też z osobistych powodów. Jakie płyty, co dalej? Teraz wróćmy do tego, że słucham Marvin Gaye'a, słucham Isley Brothers i słucham Kendrick Lamar i czasami wracam do Tribe Called Quest i w ogóle jestem otwarty. Jeżeli czuję fajny, jak my to mówimy, czad i robi mi się fajnie, to znaczy, że ja to lubię. Z płyt jeszcze takich pomnikowych to na pewno Michael Jackson w produkcji Quincy Jonesa i sam Quincy z płytą Back on the Block. No, to by było wycinek tego, co to naprawdę pamiętam i nie zapomnę.